próba orkiestry. Aż strach, jak ja uwielbiam fortepiany. No to gdzie to ma fortę? A gdzie piano? Ojej! Jak ja mogłam żyć bez fortepianu? I jak ja bez muzyki mogłam żyć? Ja? No już, ucz! Niedługo zostanę sławna! Gamy i pasaże. A na co mi gamy? Ja i bez tego zagram. Niech zagra nam muzyka! Najważniejsze to pięknie się ukłonić. Oj tam, same gamy. Oho.
nie prędko zostanę sławna. Hit sezonu. Ładnie. I znów będzie smutny. No i proszę, smutny. A czego się spodziewał? Z taką gitarą? Tak, instrument do niczego. A i on sam jakiś taki... Nie, tak to się mu nigdy nie uda. Nic strasznego, zaraz się wszystkim zajmiemy. Do dzieła! Minia okrętowa. Miód. Ja jestem. Brak mi słów. Misiu! Patrz, jak się to robi.
teraz rozumiesz, jak trzeba? Oj, niczego się, misiu, nie nauczyłeś. Tak, tak. Pierwsza klasa. 1 września to czas na pierwszy szkolny dzwonek, a wraz z nim bukiety kwiatów, białe kokardy i galowe ubranka. Dla najmłodszych pierwszoklasistów to początek szkolnej przygody. Dla starszych uczniów... Znów o rok jesteśmy starsi! Znów o rok jesteśmy starsi! Znów o rok jesteśmy starsi! Dlatego dzień dzisiejszy jest dla nich szczególnie ważny i godny zapamiętania. Ja też chcę się uczyć! Którzy po raz pierwszy dziś przekroczą szkolne progi i pierwszy raz zasiądą jak inni! Ławkach, robiąc tym samym kolejny krok na drugiej, lecz jakże... Hurra! Jutro do szkoły! I o ławce nie zapomnij! Pierwszego dnia szkoły. Ale super! Och ty! Tak, tak. No teraz to można się uczyć. Kaligrafia. Drugie K poprawione na G. Tak. I jeszcze jedna kreseczka, tak. I jeszcze tu kreska, kreska. I jeszcze tu. Kreska, 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 kółko ślaczek. I co wyszło nam? Misiaczek! Misiaczek! Matematyka. Chyba 4. Co? Coś nie tak? 3. A nie dobrze? Hurra!
ta nie. O. A. Konfiturki. Może dosolić? Dorzucimy garść korzonków,
grzybki z lasu, smaczny liść, kilo szyszek bez ogonków, żeby najadł się mój miś. Och, do życia nastawienie kulinarne dzisiaj mam. Najpyszniejsze konfiturki niedźwiedziowi memu dam. Ty łazisz. Wszystko już dawno stygnie. Bądź zdrów. Misiu, co z tobą? Chory jesteś? To ja będę doktorem. Dobrze, że przyszłam. Ja się na leczeniu znam. No, kochanieńki, przystąpimy do oględzin. Puk, puk, puk. No i jak tam w środku? To tak się sprawy mają. Tak, ciężki przypadek. Pomoże tylko leżenie w łóżeczku. Do łóżka, kochanieńki, do łóżka. Dostaniesz herbatki z malinkami. Lekarstwo przecież powinno być smaczne. Ha? To ważne.
Proszę nie wstawać. Wstawałeś? I nadal jesteś chory? No dobrze. Daj, osłuchamy cię. Tak, tu wszystko w porządku. Tutaj też dobrze. Ty naprawdę jesteś chory? Prędko do łóżka i bardzo leżeć. Dzisiaj chory, nie masz dosyć? No już dobrze, dobrze. Skoro musisz, obejrzę cię. Dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na